Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci cały proces powstawania tego portretu. Jednak opowiem o trochę innym temacie. Bardziej ogólnym, który nurtuje szczególnie początkujących rysowników. Mianowicie, jak się uczyć rysować tak, żeby postępy były maksymalnie szybkie. Praktycznie na każdej lekcji moi uczniowie są niezadowoleni ze swojej pracy. Tak jest na każdych zajęciach. Mimo tego, że ja jako osoba z boku widzę ich kolosalny postęp, który zrobili na przestrzeni kilku miesięcy, ba, nawet tygodni. Zapewne też czasem masz to samo uczucie. Chciałbym dać Ci kilka rad, by pojawiało się ono jak najrzadziej. Pierwszym i najważniejszym tego powodem jest ciągłe porównywanie się do osób znacznie lepszych i bardziej doświadczonych. Na moich lekcjach nie stoję jak profesor nad uczniem, tłumacząc mu co ma robić, tylko rysuję razem z nim. Ta metoda pozwala świetnie poznać cały proces powstawania rysunku na żywo. Nauka przez praktykę jest najlepszą możliwością poznania danego zagadnienia. Jednak nasza ludzka natura każe nam się zawsze porównywać z innymi. Na lekcji uczeń porównuje swój rysunek z moim. Na koniec zawsze zadaje pytanie, czy jest zadowolony ze swojej pracy. Wiecie, co słyszę w 90% przypadków? Nie wyszedł mi tak jak tobie. Co z tego, że ja rysuję ponad 20 lat, a mój uczeń 3 miesiące? Praktycznie zawsze słyszę to porównanie. Nie chcę się tutaj wywyższać, jaki to ze mnie profesjonalista. Chcę raczej zwrócić ci uwagę na to, żebyś zachował zdrowy rozsądek i nie popadał w depresję, oglądając pracę znacznie lepszych od siebie. Szczególnie na Instagramie czy Facebooku. To trochę podobne zjawisko do depresji młodych dziewczyn oglądających supermodelki w telewizji i potem porównujących swoje mankamenty do nich. Taka artystyczna depresja staje się naprawdę powszechna. Dlatego na początek postaraj się ograniczyć pochłanianie prac na mediach społecznościowych. Nie mówię, żebyś się całkowicie wyłączył. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe. Skup się bardziej na sobie i swoim rozwoju, a nie na tym, co prezentują inni. To pomoże Ci przestać się ciągle porównywać. Owszem, rób to, ale nie codziennie. To jest pierwsza moja rada, ale jest jeszcze kilka innych. Na początek postaraj się zastanowić, po co tak naprawdę rysujesz. Jest to kluczowa sprawa. Zadaj sobie pytanie, czy chcesz to robić tylko hobbystycznie, dla zabicia czasu, czy raczej będziesz wiązać z tym jakąś przyszłość? Odpowiedź pozwoli Ci określić Twoje dalsze podejście do nauki rysunku. Jeśli chcesz to robić tylko w wolnych chwilach, to rób to w taki sposób, jaki Tobie sprawia przyjemność. Nie musisz słuchać się żadnych rad, ani naginać do jakichś konkretnych zasad. No chyba, że chcesz. Ale rób to do momentu, kiedy sam proces sprawia Ci przyjemność. Jeśli jest to Twoje hobby, to rób to tak jak lubisz i nikt nie ma prawa Ci mówić, jak to masz robić. Inaczej jest jednak w przypadku, kiedy chcesz rozwinąć umiejętność rysunku po to, by posłużyła Ci ona w przyszłości. Może nawet jako pełnowymiarowy sposób zarabiania na życie. Wiele osób myśli, że rysunek jest czymś, co ewentualnie może posłużyć nam do zabicia nudy, niczym więcej. Zobacz, jakie tak naprawdę daje możliwości kariery zawodowej. Popatrz, ile ich jest. Choć tutaj również nie zamieściłem wszystkich możliwych sposobów na wykorzystanie tej umiejętności. Jednak jeśli chcesz osiągnąć wyższy poziom profesjonalizmu, nie możesz traktować rysunku jak hobby, tylko coś więcej. A to wiąże się już ze znacznie poważniejszym podejściem do ćwiczeń. Dlatego musisz sobie na początek odpowiedzieć na pytanie, po co właściwie to robisz? Załóżmy więc, że chcesz pójść trochę dalej. Zamierzasz sukcesywnie podnosić poziom swoich umiejętności. Co więc robić, by postęp był jak najszybszy? Nieważne, co chcesz robić w przyszłości, czy będzie to animacja, concept art, tatuaż, czy może będziesz tworzyć oryginalne autorskie prace. Rysunek studyjny leży u podstaw każdej działalności związanej z tworzeniem obrazów. Zawsze na początek uczysz się rysować realistycznie. W mniejszym lub większym stopniu szlifujesz zdolność rysowania tego, co widzisz. Dlatego mega ważne jest to, żeby rysować z natury, szczególnie na początku nauki. Już Ci wyjaśnię dlaczego. Jedną z najważniejszych umiejętności do opanowania dla rysownika jest przekształcenie tego, co widzisz, czyli trójwymiarowego obrazu, w to, co możesz umieścić na płaskiej dwuwymiarowej kartce, tak żeby stwarzało iluzję przestrzeni. Rysując tylko ze zdjęć nie opanujesz tej umiejętności. Widzimy w pełni przestrzenne przedmioty. Najtrudniejszą częścią rysunku jest właśnie przeniesienie tej fizycznej bryły na płaską powierzchnię. Robiąc to z natury, tak naprawdę musimy wymyślić, jak ona na tej powierzchni będzie wyglądać. Robiąc to z płaskiego zdjęcia, mamy to po prostu podane na tacy.
pozbawiamy się bardzo ważnego ćwiczenia. Efekt zazwyczaj jest taki, że osoba ćwicząca z natury ma znacznie mniejszy problem z rysowaniem ze zdjęcia. Na odwrót to już tak nie działa. Czy rysowanie ze zdjęcia jest złe? No jak najbardziej nie. Ale staraj się używać fotografii jako jeden z elementów swojej pracy, nigdy jako podstawy. Następna ważna rzecz. Zaczynaj od prostych rzeczy. Mierz siły na zamiary. Proces nauki rysunku, jak zresztą każdej innej dziedziny, warto jest rozpoczynać od małych kroków. Dlatego nie polecam od razu rzucać się na skomplikowane, hiperrealistyczne portrety, epickie wielopostaciowe sceny czy monumentalne widoki na ogromnych formatach. Nie porywaj się z motyką na słońce. Jasne, takie dzieło potrafi sprawić ogromną frajdę. Ja nawet po blisko 20 latach zawodowej pracy czuję niemałą satysfakcję, jak uda mi się skoczyć blisko dwumetrowy obraz czy rysunek. Jednak podczas pracy nad takim dziełem napotykamy naprawdę na wiele problemów, które trzeba rozwiązać. Dla niedoświadczonego artysty może to być tylko źródłem frustracji. Dlatego moja najważniejsza rada na początek brzmi: zacznij od małych i prostych rzeczy. Pewnie wiele osób mi teraz powie, że trzeba być ambitnym i stawiać sobie wyzwania. Ja zawsze lubię odpowiadać alpinistycznym porównaniem. Droga na Mount Everest jest usłana ciałami ambitnych i zmotywowanych ludzi. W swojej nauce rysunku potrzebujesz ciągłej serii małych sukcesów, a nie dużych porażek. Ucz się krok po kroku, wchodząc za każdym razem o mały stopień wyżej. Tutaj pojawia się moja następna rada. Szkol się i rozwiązuj problemy po kolei. Co to znaczy? Jeżeli wiesz, że masz na przykład problem z mierzeniem proporcji, to postaraj się w kilku pracach z rzędu skupić się właśnie na tym aspekcie. Dzięki temu z każdym następnym rysunkiem te proporcje będą odrobinę lepsze. Jeżeli będziesz chciał, żeby każda twoja praca była idealnym dziełem, to mam dla ciebie złą wiadomość. Ten moment nigdy nie nadejdzie. Zawsze będzie jakieś ale, coś do poprawienia. Próbując rozwiązać wszystkie problemy naraz, nie rozwiążesz tak naprawdę żadnego. Spróbuj zrobić serię prac, w których skupiasz się na proporcjach. Potem taką samą ilość poświęconą na przykład skrótom perspektywicznym. Następnie poćwicz światłocień. Po kilkudziesięciu pracach zobaczysz znacznie szybszy progres niż w przypadku kilkudziesięciu prób zrobienia idealnego rysunku. Zacząłem stosować tę zasadę w swoich pracach już dobre kilka lat temu i śmiało mogę powiedzieć, że przynosi ona naprawdę fantastyczne efekty nawet zaawansowanym osobom. Dlatego powtarzam jak mantrę pewne słowo swoim uczniom i polecam ci, byś też je zapamiętał. Postęp, nie perfekcja. Skup się właśnie na nim. Masz robić największy i najszybszy progres. Twoje doświadczenie ma rosnąć z rysunku na rysunek. Nie bój się zatem popełniać błędów. To naturalny proces nauki. Pamiętaj, więcej błędów popełnionych to również z czasem więcej błędów rozwiązanych. A co za tym idzie? Większe doświadczenie. Jak zatem je zwiększać? No właśnie przed chwilą to powiedziałem. Przez popełnianie błędów i rozwiązywanie problemów. Teraz wyobraź sobie taką sytuację. Robisz duży rysunek przez tydzień czasu. Próbujesz doskonale odwzorować proporcje i zajmuje ci to całe godziny pracy. Mimo, że robisz to długo, to koncentrujesz się na tym problemie tylko raz. Twoje doświadczenie wzrosło o wiele mniej przez ten czas, bo próbujesz dłubać tą jedną pracę całymi godzinami. Dlatego szkice są tak ważne dla procesu twojej nauki. Przez czas robienia jednej dużej pracy jesteś w stanie zrobić ich dziesiątki i rozwiązać taką samą ilość napotkanych problemów. Twoje doświadczenie wzrośnie o wiele bardziej. Jak najbardziej staraj się też robić większe prace, ale rozdziel je intensywnym szkicowaniem. Zobaczysz, jak świetnie wpływa to na większe i szybsze postępy. Nie myśl też o stylu. Bardzo wiele osób na lekcjach mówi mi, że chciałoby rysować w takim stylu albo w innym. Prawda jest taka, że on przyjdzie sam, ale z czasem. Nasz styl jest jak charakter pisma. Każdy człowiek na swój unikalny sposób prowadzi rękę trzymającą ołówek lub inne narzędzie. Dzięki temu nawet rysunek wykonany z tego samego zdjęcia może różnić się znacznie w zależności od tego, kto go wykonywał. Kiedy uczymy się pisać, na początku robimy to według tego samego wzorca. Jednak z biegiem lat nasz charakter pisma zaczyna się tak znacząco różnić od innych ludzi, że na jego podstawie stwierdzamy autentyczność dokumentów przez nas podpisywanych. Co więcej, specjaliści mogą nawet określić nasz charakter i osobowość, analizując tylko wygląd liter, które wyszły spod naszej ręki. Tak samo jest w przypadku rysunku. Niektórzy ludzie będą rysować zostawiając kreskę równą i uporządkowaną. Inni zaś rozedryganą i bardzo nieregularną. Nie znaczy to, że jedna jest lepsza od drugiej. Po prostu jest inna.
To jest kilka rad, które dotyczą samego rysowania. Ale mam dla Ciebie jeszcze kilka podpowiedzi, które mogą ułatwić Ci pracę i sprawić, że na początku nie będzie ona tak frustrująca. Powiem teraz kilka słów o przyborach. Dzisiaj w sklepach dla plastyków mamy do dyspozycji tak szeroki asortyment narzędzi rysunkowych, że początkujący artysta może się w nim bardzo pogubić. Bardzo często widzę również, że wielu rysowników, z reguły początkujących, chwali się, na jakiej marki papierze zrobił rysunek lub jakimi kredkami lub ołówkami go narysował. Nie zaczynaj przygody z rysunkiem od zakupów najdroższych rzeczy. Jasne, posiadanie super przyborów nakręci Cię do rysowania. Patrząc na ten nowy blok czy zestaw ołówków lub kredek, będziesz się aż rwać do roboty. Ale zanim rzucisz się do pracy na tym super papierze, zadaj sobie pytanie. Czy to, że używasz tych przyborów, sprawi, że Twoje proporcje, perspektywa, kompozycja czy światłocień będą lepsze? Odpowiedź jest tylko jedna. Nie. Najgorszy knot może powstać na papierze za miliony monet, a najbardziej genialny rysunek na zwykłym Bristolu za kilka złotych. I jeszcze jedna rzecz. Pokazuj swoje prace. Od samego początku. Wszędzie, gdzie się da. Szczególnie na mediach społecznościowych. Teraz pewnie powiesz, no zaraz, przed chwilą mówiłeś, żeby ograniczać Instagrama, żeby nie porównywać się z innymi. Tak, to prawda. Chodzi mi o to, w jaki sposób korzystasz z tych rzeczy. Stań się twórcą treści, a ogranicz bycie tylko konsumentem. To jest ogromna różnica. Zaczynasz rysować i się wstydzisz, że twoje prace odbiegają poziomem od innych? Napisz o tym. Pokaż, że dopiero się uczysz. Daj się poznać innym ludziom. Szukaj porady u lepszych, komentuj, wdawaj się w relacje. Będziesz wymieniać doświadczenia z innymi, a z czasem i wzrostem Twoich umiejętności, to Ciebie ludzie będą pytać się o radę. Nigdy nie wiesz, kto będzie widzieć Twoje prace i jakie drzwi mogą się przed Tobą otworzyć dzięki temu. Drugą korzyścią jest to, że dzięki systematycznemu umieszczaniu na swoich profilach prac z czasem będziesz mieć świetną okazję do obserwowania postępów. Jeśli po jakimś czasie zobaczysz swoje dawne posty i pomyślisz, jak to mogło wyjść spod mojej ręki? I poczujesz dziwną chęć skasowania tej żenującej pracy tak, by nikt inny nie mógł zobaczyć tego gniota? To nie rób tego. Świadczy to tylko o Twoim szybkim rozwoju i po latach to Ty będziesz tłumaczyć mniej doświadczonym rysownikom, że każdy zaczynał od niskiego poziomu. To kilka rad, jakie mogę Ci przekazać na początku Twojej pracy z rysunkiem. Tylko pobieżnie nakreśliłem w nich zagadnienia, które znacznie dokładniej omawiam w kursie, który prowadzę na swojej stronie. Podzieliłem go na moduły tematyczne, które pozwolą Ci w prosty i szybki sposób opanować kolejne zagadnienia rysunku. Każdy moduł to interaktywny PDF. Podzielony jest na część tekstową i wideo. Składa się z lekcji teoretycznych wypełnionych animacjami, prezentacjami i przede wszystkim wiedzą, którą można łatwo przekuć w praktykę. Dodatkowo w modułach poświęconym danemu tematowi umieszczam również ćwiczenia, w których prezentuję powstawanie rysunku w czasie rzeczywistym wraz z moim komentarzem. A to jeszcze nie wszystko. Na zakończenie dostajesz zestaw zadań do wykonania na cały miesiąc. Celem tego kursu jest przekazanie Ci wiedzy i umiejętności, które posiądziesz na całe życie, a nie pokazywanie trików i sposobów. Więc jeśli chcesz, by Twój rysunek osiągnął wysoki poziom w krótkim czasie, to wejdź na moją stronę i zerknij, co dla Ciebie przygotowałem. Link znajdziesz w opisie filmu. A jeśli chcesz zobaczyć więcej tutoriali na moim kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji i dania łapki w górę. Na sam koniec zobacz finalny efekt mojej pracy. Każdy z etapów powstawania tego portretu rozłożyłem na czynniki pierwsze w kursie, który właśnie Ci pokazałem. Tymczasem do zobaczenia w następnym tutorialu. Cześć! Aha, pamiętaj. Postęp, nie perfekcja. Powieś to sobie nad łóżkiem.